Drodzy panowie, bardzo ważna sprawa. Krótko, treściwie, tak żeby część z was zrozumiała. Jeżeli jesteś zazdrosny o swoją kobietę, czyli jeżeli się obawiasz, jeżeli przekazujesz jej swój lęk, że boisz się, że ona może znaleźć fajniejszego faceta od ciebie i się zainteresować tym fajniejszym facetem, to znaczy, że twój lęk jest ugruntowany. To znaczy, jeżeli jesteś zazdrosny, to jest to ostatni dzwonek, żeby zainwestować w siebie. Bo jeżeli ty zainwestujesz w siebie i na przykład zrobisz doktorat, to zwiększasz swoją szansę, że ta kobieta będzie patrzyła na ciebie z podziwem. Jeżeli jesteś zazdrosny o swoją kobietę i pójdziesz na siłownię, dorobisz sobie kaloryfer albo nawet dwa, to jest szansa, że twoja wartość wzrośnie, czyli im twoja wartość bardziej wzrośnie, tym twoja szansa, że ta kobieta będzie gotowa zamienić ciebie na jakiegoś mniej wartościowego samca, spada. Dlatego panowie, jeżeli odczuwacie czasami zazdrość, patrzysz na kobietę i się zastanawiasz, czy ona przypadkiem, jak kręci głową, to mówi nie, czy się rozgląda za innym facetem, to jest to ostatni dzwonek, jest to już prawie czerwona kartka, bo to znaczy, że ty zaczynasz inwestować w lęk zamiast w siebie. Pamiętaj, że im więcej ty będziesz wart, tym twoja kobieta będzie bardziej do ciebie przywiązana. Jeżeli twoja wartość będzie malała, to sobie sam dośpiewaj, jeżeli jeszcze potrafisz.